zmieniłam menadżerkę. Zmądrzałam, odnalazłam się przede wszystkim w tym świecie. Już nie czuję się to jak małpka, którą wpuściło się do jakiegoś tam buszu. Tak jak mówię, mam teraz wytyczony konkretny plan, który będę wykonywała razem z Ewą Gabryszewską, która obecnie się mną zajmuje. No i skupiamy się na śpiewaniu i aktorstwie. To jest mój plan. Już nie ma takiego grochu z kapustą jak kiedyś, że po prostu chciałam wszystko naraz. Tak się nie da po prostu. Przekonałam się o tym. A właśnie, bo jeżeli chodzi o bycie piosenkarką, wokalistką, to ostatnio widziałam taką zapowiedź kawałka, covera Lana Del Rey. Co to będzie? Wiesz co, tak, będzie to cover Lana Del Rey. Natomiast trzeba będzie na niego jeszcze troszeczkę poczekać. Ja obiecałam, że będzie on ukazany troszeczkę wcześniej. Natomiast trzeba będzie troszkę poczekać z racji tego, że nie wiedziałam, że to wszystko będzie takie trudne, wiesz. Muszę się przede wszystkim przygotować do występów na scenie, na dużej scenie, bo takie mamy w planach. I czeka mnie bardzo, bardzo dużo ciężkiej pracy i cały czas pracuję nad tym. A powiedz mi, czy twoim planem jest wydanie swojej własnej płyty, czy właśnie zrobienie na przykład trasy z coverami? Nie, trasa z coverami nie. Ja po prostu tym coverem, który się ukaże za jakiś czas, który już jest, ale oczywiście zanim go wrzucę do sieci, muszę po prostu się jeszcze podszkolić właśnie w występach takich publicznych.